No pięknie. Tak, moi mili, szaman się pojawia nieoczekiwanie, jak w ciemnej D. Ale obrazu nie będzie. No, no co to, kurde. No. Ciemny obraz. Bo nie będzie... Nie, to przecież nie o to chodzi. To jest audycja Jaskinia Szamana, której jutro nie będzie. To dzisiaj będzie króciutka. Tylko jak będziecie... Jak szamanowi... Dojdzie, dobra. Nawet opóźnienia nie ma. Wersów też nie ma, tak, moi mili. Zobaczycie sobie jakiegoś katamarana na Prasonisi. To jest specyficzne miejsce tutaj na Rodos. Właśnie tam się będziemy jutro wybierać. Wczoraj też byliśmy. Przygrzało nam głowy, tyłki i wszystko, można powiedzieć. Musieliśmy się tam przeprawiać, bo to jest połączone takim cyplem z lądem stałym. Ten cypel się robi w zasadzie tylko w okresie letnim, no ale w tym roku go nie ma. I najpłytsze miejsce to jest takie, że no Bogdan to prawie miał pod brodę. Zobaczycie może kiedyś tam na zdjęciu. No i tak żeśmy sobie tam chodzili, słuchajcie, i badali różne rzeczy, a żywioły tam są takie, że dym idzie, także jak kiedyś będziecie może niektórzy, albo może jeszcze kiedyś będzie taki wyjazd, jak ta wyspa przeżyje te nasze działania, różnie może być, a może wcale nie nasze, może jej czas się już kończy. Też różnie może być. I tak to nie wiadomo nigdy do końca. Bo ci, co już wszystko wiedzą, no to niestety nie wiadomo, czy wszystko wiedzą. Bo już miejsca nie mają na nic. Kochani, dzisiaj 12 dzień. Okrągły stół słynny. Fali zwierciadła. Dziś schodzę na samo dno konfliktu, by dotrzeć do źródeł prawdy. Tylko tak zdobędę informacje, jak odnowić swoje życie i zlikwidować ogniska zapalne. Dziś uświadamiam sobie swoją rolę i zadania na ziemi. Wiem, co mam do zrobienia w otoczeniu. Dziś dotrzymam wszystkich obietnic. To już sami sobie wchodźcie w niuanse tej dzisiejszego kinu. Warto zobaczyć, czy tam coś pod dywan nie pozamiatane, bo jesteśmy, słuchajcie, w pępku. A pępek ostry był. Z tego co wiem, w Polsce też był ostry w wielu miejscach. Na Rodos też był ostry, ale nawet tu tak gorąco nie było jak w Polsce. Ale jutro, słuchajcie, samo epicentrum. No i oczywiście jeszcze przesilenie, a pojutrze pełnia, też w epicentrum. Jutro przesilenie chyba jest gdzieś 18, coś tam astronomicznie. No i jak się nam uda dotrzeć, to będziemy na najwyższej górze świata, na Rodos. Artaviros się nazywa. Może jakiejś burzy nie zrobimy, a może zrobimy. To będzie nam walić we łby, bo tam się nie ma gdzie co schronić. No, ale przyjmiemy na klatę w razie czego. Tak se szaman żartuje, ale nigdy nie wiadomo, czy to żart. Czy się może co zamanifestuje. Burza dobra jest. Pokazywałem wam nieraz, że burzy moc jest. A ci, co szukają jej, nie wiadomo gdzie, to przed burzą uciekają. A tu by się przydała. Dzisiaj byliśmy w takim miejscu, w którym tak dość mocna jonizacja jest, bo to taka Dolina Motyli się nazywa. Butterflyów, czy tam innych. Szmetterlingów. No. Już byliśmy po zamknięciu, więc był spokój. No i nas tak wycięło tam,
że jak żeśmy doszli, słuchajcie, to po prostu trzeba było łapać oddech. No ale nam się objawiły wtedy w Jastrzębie w ilości 12. I jeszcze poprzetykane były pustułkami. No i jeszcze piętro niżej jaskółek całe mnóstwo. I mieliśmy taką zwierzęcą przepowiednię, co to nas czeka jutro. Jak się ostatnio, słuchajcie, nam objawiło 7 jaszczębi w Tucznie, to się wolna ludzkość następnego dnia rozwaliła. Choć szaman przecież w tym palcu nie maczał, żebyście sobie nie myśleli. No, nie wytrzymała ta struktura weryfikacji. Zobaczymy, co teraz nie wytrzyma weryfikacji. Bo to nie jest częste 12 jaszczęb wykołujących w jednym miejscu. A 13 też był. Tylko szaman go widział, tylko chłopaki już nie widzieli, bo im uważności brakło. No, ale tak to jest. Dobrze, że chociaż szaman tu zauważy. No i widzicie, szaman gada już w ogóle całkiem inaczej. Chyba. Ale tak mówiłem, że porodos dużo się może zmienić i szaman też będzie inaczej gadał. Bo szamanizm się inny zacznie. Prawdziwy może dla niektórych. Dla niektórych może niezrozumiały. Zobaczymy. No bo to będzie zajęcie ważne. No a jak ważne, to trzeba go dobrze wykonywać. A ponieważ szamanizmu w tym kraju nie ma, polską zwanym, no to trzeba go będzie budować, słuchajcie. Bo on popularny jest i mnóstwo tam ludzi i szamanów przyjeżdża, najróżniejszych z całego świata. Do szamana też będą na chondraski przyjeżdżać. Jak będziecie chcieli, też będziecie do nich przyjeżdżać. Ale to nie o to chodzi, żeby w tym kraju ten szamanizm był, co obcym jest dla ludzi i dla świadomości. Bo tu też szamani byli, choć może inaczej się nazywali. Ale korzenie tutaj też mamy, zupełnie inne, zrozumiałe, które faktycznie są do połączenia się ze swoim, można powiedzieć, ze swoimi przodkami i z tym, co tutaj było kiedyś. Bo to jest bardzo ważne. Bo oprócz tego, co zapisane w waszych duszach, w waszych ciałach, w waszych umysłach, oprócz tych wyzwań, które tutaj przynosicie, bo niektórzy sobie je sami wybierają, a niektórzy takie nieciągłości gdzieś tam mają i potrzebują tu się z tym zmierzyć i to uzupełnić. Ale to jest tylko taka ostatnia nakładka. A nakładką zasadniczą jest to podstawą, można powiedzieć, co tutaj z tej ziemi się urodziło. Co poprzez przodków przez tysiące lat ukształtowało się w polu morfogenetycznym tego kraju, tego regionu, tej części świata. I to nie są żadne szamanizmy amerykańskie, ani aborygeńskie, ani syberyjskie, ani nie wiadomo jakie. Tylko to szamańskie, słowiańskie szamanizmy są. Trochę inne. Ale na pewno nie gorsze. Bo tego się nie da porównywać. Po prostu inne. Inna tutaj była kultura, inne warunki. Innych ludzi to ukształtowało. I ci ludzie nieśli w sobie z pokolenia na pokolenie pewne treści. Mierzyli się z nimi za bary albo w inny sposób. Czasami pod nimi legali, bo nie dali rady, a czasami podnosili głowę wysoko,
Nikt inny, bo Boże, nie dał rany. I do tego wszystkiego trzeba zbudować. Możliwości dotarcia, bo ich nie ma. Zostały pogrzebane w mrokach. W pewien sposób. Bo Słowianie mają taką trochę naturę, że nie szanują tego, co sami stworzyli trochę. Zapatrują się na co innego. I przez to zapominają sami, kim są. No i to wszystko trzeba będzie zbudować od podstaw, a nie ma tego, kto budować. No i to będzie się budować na chondroskę. Szaman to będzie budował. A inni będą przyjeżdżać i wspomagać procesy, bo szamani sobie muszą pomagać, a nie ze sobą konkurować, jak wszystko, co w tym szalonym świecie na koniec się objawiło. I też nie muszą, to złe sformułowania, po prostu sobie pomagają. Choć szamani też różni są. Są i tacy, co zapieli się trochę to czy tamto. No bo to też ludzie, choć trochę inni. A szaman ich nie tłumaczy, tylko wam mówi z góry, że szamani też są różni. I świadomość ich też jest różna. Bo we wszystkim wszystko jest. I w każdym fraktalu, od dupy do słońca, wszystko jest. I to nie jest czcze gadanie, tylko głębia w tym jest. Choć zanim się tą głębię zrozumie, to czasami życie mija, nie jedno. Zanim się swój własny głos usłyszy. To wcale nie jest takie łatwe. No. I tak to, moi mili. Nie będę za dużo dzisiaj gadał. Bo nikt, kogo nie ma, to gadam do katamarana na prasę. Ciekawe, czy jutro będzie stało. Będziemy tam czwarta, koło 5 rano, żeby zdążyć na wschód słońca. Trzeba się będzie przeprawić albo przepłynąć, wiadomo to. Nie było żadnego sztormu, ale z piachem, co ma 1,5 metra pod wodą, to nic nie wiadomo. Może go w jeden wieczór nie być, 0,5 metra. No to już nie sięgniemy dna. Tak żeśmy jeszcze sięgali, jeszcze się udało aparat przenieść, jakieś tam inne plecaki. Wysoko nad głową, ale damy radę. Kiedyś zobaczycie zdjęcia stamtąd, to wam dech zaprze, ale wszystko powoli. Macie katamaran z bliska, bo szaman gęby nie będzie teraz pokazywał, bo i tak go nie widać, bo ciemno. No. I za dużo też gadać nie będzie, bo macie na pewno mnóstwo wyzwań przez te 2 dni. Tak jak szaman powiedział, jak się trochę może stęsknicie, to będzie lepiej, albo będzie gorzej, nie wiadomo. Będzie tak, jak ma być. Dla szamania nie ma ani lepiej, ani gorzej. Też będzie dla was wyzwanie, żeby nowo odsłonę szamana zaakceptować, bo może być całkiem zmieniony dla niektórych. A dla niektórych będzie taki sam. To wszystko zależy. Gdzie idą ludziska? Czy w jednym kierunku, czy tylko przez moment idą razem? Czy tylko przez przypadek się spotykają, bo idą w 2 różnych kierunkach? Nigdy nie wiadomo, jak to jest. Bo takie tu ścieżki różne.
Z jednymi idziemy chwilę, z jednymi dłużej. Niektóre tylko z daleka migną nam między drzewami. I tak się życie toczy, ale jak jest uważność w was, to nawet tych między drzewami możecie zauważyć, że oni czasami ważniejsi od tych, co z wami obok idą. Bo ci, co z wami obok idą, to znacie ich już dobrze. I może wcale wiele już od nich, dużo do nauczenia nie macie się możliwości nauczyć. A ci, co wam tylko migną, to tak jak flash jest w aparacie. Nagle widzicie wszystko, ale to jest takie krótkie, że trudno zauważyć. Trzeba mieć dobrą uważność, żeby taki flash rozczytać. No. I tak to jest. Szamanowi się tak czas przestawił, że mówi do was tylko 15 minut, a ma wrażenie, jakby napierdzielał już godzinę do puszki. No ale cóż. Może tak to będzie. Już koniec tego gadulstwa dwugodzinnego. Może będą krótkie wejścia, a często. I będziecie losowo se odsłuchiwać. Ciekawe, jak tam oglądalność na jaskini. Bo trochę nowych treści tam zamieścił szaman, ale nic nie wie, czy oglądacie, czy nie, bo nie ma czasu na sprawdzenie. W zasadzie. Bo to nie chodzi o sprawdzenie. Komu potrzeba, to sobie patrzy. A komu nie potrzeba i sensacji szuka, to lepiej, żeby nie słuchał. Bo mu tylko uszy spuchną, mózg się ugotuje. Nie będzie wiedział, co z tym zrobić. Sam będzie mieć zamęt i będzie go widział wszędzie wokół. I w innych. Przede wszystkim. Bo tak to jest, że ci, co mają największy zamęt w sobie, to widzą go we wszystkich wokół. A szczególnie w tych, co najbliżej. Dobrze, żeby to pojęli w końcu. Bo jak sami siebie nie rozumieją, to tym bardziej innym nie są w stanie pomóc. To lepiej, żeby siebie zaczęli słuchać. To nie myślcie, że do wszystkich was mówię, ale są tacy, co warto do nich czasami tak popukać ich w głowę. Niech se myślą, co chcą, bo to do nich właśnie szaman mówi. Więc jak myślą, że do nich, to na pewno do nich. No i tak to jest. No i tak, moi mili, 21:51. Jeśli jeszcze nikt nie pojawi przez 4 minuty, to będzie znak, żeby kończyć i sobie będziecie odsłuchiwać, kiedy będziecie chcieli. Albo i nie będziecie. Bo nie będziecie chcieli, czyli wszystko tak, jak szamanga nam będzie. Bo czasami trzeba wiedzieć, że się nie wie też. No. I to już jest wiedza duża. Ale zaakceptować to nie jest wcale łatwo. I tak to jest. To widzicie? Tam przy tej latarni jeszcze wam szaman pokaże. Przy okazji zobaczy, jakie jest opóźnienie. O, spore się zrobiło. Tam, o, gdzie ta latarnia morska to jest. Co tam jest?
magiczne miejsce. Na szczęście woda odcięła całą tą przestrzeń, którą tu widzicie. I sobie tam mogą tylko szaman i z adeptami i z warsztatowiczami pójść. I nikt im nie przeszkadza. Ktoś tam niby był jakiś, ale on tylko tej latarni sprzątał. A myśmy se mogli jeszcze w lepszej przestrzeni pobyć. Bo to przestrzeń jest niesamowita. Macie jeszcze bliżej zdjęć. Trochę wam pokażę. I jeszcze bliżej nawet. A na koniec kwiatki macie z Rodos, fioletowe, żeby was prowadziły w górne rewiry postrzegania i przejawiania się. To one w tym czasie, taki fiolet was wspomóc może mocno. No kurde, straszne rzeczy, bo się ktoś pojawił tutaj. I szaman chyba wie, kto to nawet jest, no ale to nie ma znaczenia. Sam powiedział, że jak się ktoś pojawi, to może jeszcze się rozgada. No i tak to jest, nie wiadomo. To może jeszcze będzie dłużej niż 2 minuty, ale to wszystko nie wiadomo. Postrzeganie czasu się zmienia. Coraz bardziej on się rozciąga. Albo kurczy. Bo taka jego natura jest. Bo on po to jest, żeby mogło się w nim przejawić to, co jest do przejawienia. I zawsze jest go wystarczająco. Tylko ludziska tego nie rozumieją i mówią ciągle, że nie mają czasu albo nie wiedzą, co z nim zrobić. No bo to fakt jest. No jak można czas mieć? A co to jest? Piłeczka golfowa? Czy kamień przydrożny? W kieszeni go można nosić? Nie można czasu mieć. Ale można zrobić to, co jest do zrobienia i wtedy okazuje się, że czasu jest dość. Na wszystko. A to zupełnie inny proces. No, rwać zaczęło szalamana pewnie. Ciekawe, czy ten wiwers, co się pojawił, to jakiś czatownik jest. Szamana włączy czata, może zobaczy, kto to jest. Ale to chyba nie czatownik. A jak czatownik, to niech się zaczaci. Pozdrowienia prześlę skąd tam, gdzie jest i tak dalej. Szaman też go pozdrawia. Kim by on nie był, jakby głęboko nie usłyszał tego, co tam szaman powiedział przed chwilą. Aż go ruszyć mogło. No ale cóż, jak to jest. Kwiatki z Rodos tak czy tak dla wszystkich. Widzicie, że ich tu dużo. Wrzosy to nie są, choć taki kolor mają. Podobny. No i tak, moi mili, czatownik to nie jest i nie powie, czy rwie, czy nie rwie. Ale teoretycznie powinno wytrzymać. Także, moi mili, niedługo już szaman z tego rodu zwraca, jak się uda. Przeżyć do końca to. Samolot ma być we wtorek w nocy, jakiejś środku. Także 25 już będzie na tych słowiańskich terenach niby. No. I od 26 wracamy normalnie do poranków jakiś tam. No i już wszystko będzie normalnie, choć szaman może będzie trochę inny. Ale teraz przed tą czasem to jeszcze macie. Dziś resztka pierwszego dnia pępka. Jutro
epicentrum, sobota, niedziela, pełnia, przesilenie i pępek. 22, 23. Dużo się może wydarzyć. 24, ostatni dzień. Bardzo zwracajcie uwagę, jak macie tyle przestrzeni w sobie na to, co się wydarzy. Może wcale to nie być takie proste, jasne, oczywiste. Może trzeba to będzie zapamiętać, zapisać, w jakikolwiek sposób wspomóc się, żeby nie umknęło. Bo te treści, które do was teraz mogą przyjść, wielu z was mogą zmienić życie. Ale żeby z tego skorzystać, to trzeba to w jakiś sposób zapamiętać, żeby móc to przemyśleć, użyć wtedy, kiedy będziecie gotowi na zrozumienie, kiedy będziecie gotowi na odkodowanie tego. Bo z takimi rzeczami często jest tak, że wtedy, kiedy przychodzą, to mogą różne dziwne rzeczy wywołać. Może najpierw nie zupełnie inne niż zrozumienie i czy świadomość, którą może ono zbudować. Może poczujecie się rozdarci, może będzie to dla was zupełnie nie do pojęcia. Może będzie to was w jakiś inny sposób przerastać. O, szajs. No. Ciekawe, czy nas zerwało, czy nie. Wkurzą blać, patrzę internet. Powyłączaj, co jest, bo chyba się za dużo przyciągnęło. Skype'a jak ma złączone, ja też mam. Tak, moi mili, chyba to piątek. Nowe turnusy na Rodos i tu obciążenie, ale chyba zaczęło z powrotem. Może się to nawet. No, nawet nie ma dużego opóźnienia. No dobrze, moi mili, widocznie powiedziało dość. Będzie się odsłuchiwać, ponieważ to mogło tu zacząć rwać. Z resetu tego live streama, czy się jest jakaś część już rzucona, czy nie? Czy to porwało? Bo jak porwało, to już powinno coś być. No, żeby uniknąć tego ryzyka, moi mili, co szaman miał powiedzieć, to w zasadzie już powiedział, a jak coś wyrwało mu, no to widocznie miało wyrwać. Może jeszcze nie było gotowości na przestrzeni. O kurczę, no to tego to już za dużo. Jakiś trzeci, a to trzeci, to Tomuś. No to dobra, to nie będę liczył tych, co wiem, co to oni są. No to dobrze, no ale tak czy tak, czwarty, no ale jaja, słuchajcie. To jak to jest, słuchajcie. Jak się logują ci nowi słuchacze, to nagle się energia zmienia zupełnie. Szaman już ma takie obczajanie, że po prostu może się na czata zaloguje i powie, czy to słychać, bo tutaj na panelu szamana to ciągle wychodzi, że rwać może. A nie może się sam podsłuchiwać, bo będziecie to słyszeć, to już w ogóle będzie bez sensu. Kontrola kontroli. To prawie jak w Matrixie. Niedługo będzie chodził ten, co kontroluje, zanim ten, co kontroluje tego, co kontroluje i jeszcze dwóch następnych, co kontrolują tych, co kontrolują. Aż zwariują całkiem wszyscy i wtedy się to rozsypie, no bo tak to przecież nie może być, słuchajcie. Także nie dawajcie się w to wkręcić na koniec, bo w różnych miejscach jesteście. I to będzie obłęd. On już się zaczął wszędzie. I ten obłęd się będzie szerzył, bo wszyscy będą chcieli trzymać to, co nieuniknienie się w sposób nieunikniony rozpada. I będą łapać się za żyletki, za noże i nie wiadomo za co. Ciąć ręce do krwi,
a tłumaczyć, że to kurczę masaż albo krem, albo nie wiadomo co. Już nie chcę wymyślać, bo to widzicie, zaczyna od razu brzmieć obłędnie. Także tak to może być, więc nie dawajcie się to wkręcić. Macie takie wsparcie szamana w razie czego. Na przestrzeni. On takich wspierać będzie, ale decyzja musi być wasza. Bo pamiętajcie, że za was decyzji nikt nie podejmie. Żadnej decyzji. A jeżeli pozwolicie komuś za was decyzję podejmować, no to prędzej czy później będzie to dążyć do wyrównania. Bo zaciągnęliście dług i trzeba go będzie spłacić. Tak albo inaczej, ale trzeba go będzie spłacić. I warto o tym pamiętać. Choć to też wcale nie takie proste do zrozumienia. Nie. Słuchajcie. O, tu wam z daleka pokażę. I na tym będziemy kończyć powoli. Jakie tam widoki na Rodos. A słuchajcie, te wszystkie sukulenty, co tu pokazuję, kujące z reguły, bardzo, to takie niesamowite zapachy rozsiewają. Kto był w południowych krajach, to wie, jak to wszystko tu pachnie. No i po prostu pełni tych zapachów jesteśmy. Może coś przywieziemy. Zapachami. Będziemy zapachniać przestrzeń. Słowian. Rodosowymi zapachami. No to słuchajcie, natura jest jeszcze taka, że na kontynencie takiej nie ma i już nie będzie. Może kiedyś. Gdzieś może pod kołem podbiegunowym na Alasce albo na Syberii. No ale to taka specyfika takich miejsc. Dobrze, moi mili, ponieważ mógłbym rozwinąć tematy, które będą długotrwałe, a szaman potrzebuje trochę, bo tutaj już 11 na Rodos. Jednak trochę snu, bo ten dzień, co nas czeka jutro, to może być bardzo, bardzo, bardzo. No, i dlatego, że może być bardzo, to trzeba troszeczkę się przygotować na nim. Więc życzę wam słoneczka takiego, co tutaj przesyłam was, bo tam ponoć burze były po tych szalonych upałach, przynajmniej gdzie niegdzie w Polsce. Ale jakby tam nie było słoneczka, to wam trochę wyślę, choć na tym zdjęciu go nie widać, ale tam odbicie widać na morzu. To odbicie to silniejsze niż u nas słońce, słuchajcie, tutaj, w tym miejscu. No, ale tak to jest. Także pewno, może w niedzielę szaman coś tam, jakąś ranną audycję nada. Jak będzie jeszcze zdatny rano, podnieś się ze zwłok jakiś, zobaczymy. Ale pewno da radę. Bo on tak mówi, ale generalnie jakoś radzi z tym sobie. Chłopaki też radzą nieźle, także. Co się tam o nas martwi, to nie ma. No, piąty tu, kurczę, dołączy. Gdzie wy to się dowiadujecie, że szaman napierdziela do puszki normalnie? Co to w gazetach o tym piszą, czy co? No, ale słuchajcie, fajnie, że gdzieś tam właśnie na jakimś poziomie słyszycie to. Jak zacząłem audycję 30 minut temu, to nie było nikogo. I z czasem się dołączacie. Pewno jakby jeszcze trochę trwała, to byśmy tak dociągnęli jeszcze trochę. A tak to możecie sobie odsłuchać. Myślę, że powinna się nagrać, bo nawet jak rwie, no to chyba w całości będzie. Lepiej może nawet z odsłuchu niż live. No ale zobaczymy.
Także może moi mili w niedzielę rano, bo jak ktoś tam monitoruje tego live streama, czy te moje strony, to widział, że się udało wczoraj coś nagrać. Czy to dzisiaj było? Ja już nie wiem, słuchajcie, bo tutaj te dni, to chyba dzisiaj było, no jasno, że dzisiaj. No, króciutko. Z nad plaży, pod naszym pięknym pensjonacikiem. Tam sięgał jeszcze internet. No, choć to ze 100 metrów, może z opładem nawet. No, ale przestrzeń wspiera wszystko, słuchajcie. Nawet chyba to niby rwanie i zacinanie jest dla was jakoś tam odcedzalne, skoro się nie wylogowujecie. Także szaman was pozdrawia. Sprawdzi jeszcze, czy może was pozdrowić na czacie. Bo jak nie chce się nikt zalogować, to szaman wam wyśle. Sprawdzi, czy działa przy okazji. No, no to super. Działa. Także w razie czego możecie gdzieś tam w niedzielę szukać, jak ktoś się mocno już stęsknił. Chyba, żeby nie, ale myślę, że spokojnie jeszcze. Będzie luźniejszy dzień wtedy. Będziemy odpoczywać, to może sam. Pójdzie się kąpać rano na wschód słońca, to przy okazji coś ponapierdziela do puszki. Żegnam was, moi mili. I do usłyszenia już w miarę normalnie w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.